Mamy taki wielomian, p od x to jest 2x do czwartej minus 11x do trzeciej plus 15x kwadrat plus 4x minus 12. No i pytanie jest takie, czy ten wielomian, czyli czy wielomian p od x dzieli się, no jak pytamy się, czy jeden wielomian dzieli się przez drugi, to pytamy się, czy dzieli się bez reszty, prawda? Bo wiemy, że zawsze możemy dwa wielomiany przez siebie podzielić z resztą, czyli pytanie, czy dzieli się, oznacza, czy dzieli się bez reszty przez taki dwumian x minus 3. No i podobnie jak w poprzednich filmach, jednym ze sposobów, takim nie najprostszym, ale jeżeli umiemy dzielić wielomiany, to po prostu możemy podzielić p od x przez x minus 3, czyli zapisać, prawda, podzielić to znaczy, no jest ten algorytm dzielenia wielomianów, ale to znaczy zapisać p od x razy x minus równa się x minus 3 razy pewien inny wielomian, nazwijmy go tutaj q od x, plus reszta. Plus reszta, resztę może nazwę r, ale właśnie wiemy, że zawsze możemy podzielić dwa wielomiany przez siebie z resztą, przy czym reszta jest stopnia niższego niż ten wielomian, przez który dzielimy, ponieważ dzielimy tutaj przez wielomian x minus 3, czyli to jest wielomian stopnia pierwszego, czyli nasza reszta jest stopnia zerowego, czyli to jest po prostu liczba. Czyli to jest liczba. No i teraz wiemy, że twierdzenie Bezu mówi nam, jak obliczyć tę resztę, mianowicie reszta to jest wartość naszego wielomianu p, no, w punkcie 3. No, jeżeli dzielimy przez taki dwumian x minus a, to reszta z tego dzielenia jest p od a, czyli w naszym wypadku to jest p od 3. Tak? Czyli pytanie, czy dzieli się, to znaczy, czy ta reszta jest 0. No, czyli możemy przeformułować to pytanie, czy reszta jest 0. No ale czy reszta jest 0, no jeżeli p od 3 jest 0. Czyli po prostu zamiast wykonywać to dzielenie tutaj, możemy obliczyć wartość naszego wielomianu p w punkcie 3. No dobrze, to spróbujmy obliczyć p od 3. Czyli to jest tak, 2 razy 3 do czwartej minus 11 razy 3 do trzeciej plus 15 razy 3 do kwadratu plus 4 razy 3 minus 12. No dobrze, to tak. Tu mamy 4 razy 3 to jest 12 minus 12. To się nam uprości. 3 do czwartej to jest 27, to jest 81, czyli to jest 2 razy 81 minus 3 do trzeciej to jest 27, czyli 11 razy 27 i plus 15 razy, właściwie to trochę zrobiłem niemądrze, może to zrobimy troszkę inaczej, to nam trochę uprości liczenie, mianowicie jak już nie mamy tego, no to z każdego z tych czynników mogę wyłączyć 3 do kwadratu. Tak, to mam 3 do kwadratu i tu mi zostanie tak, 2 razy 3 do kwadratu minus 11 razy 3 plus 15. I wtedy będę miał mniejsze liczby do liczenia. 3 kwadrat, 2 razy 3 do kwadratu to jest 2 razy 9, czyli 18 minus 33 i plus 15, 11. Teraz 18 plus 15 to jest właśnie 33, czyli to jest 3 do kwadratu razy 0, czyli 0. Aha, czyli ta reszta jest 0, zatem nasz wielomian dzieli się przez x minus 3. No, czyli odpowiedź jest tak. No i twierdzenie Bezu właśnie umożliwia nam odpowiedź na to pytanie bez wykonywania tego dzielenia, no co jest trochę bardziej skomplikowane niż obliczenie wartości wielomianu w jakimś punkcie.